tam wszystko łowią. I karpie, i jesiotry, i karpie koi, co nie? A murwy sporo. Także liczymy. Ma dzisiaj piec podobno konkretnie, tak jak przez ostatni cały tydzień. Łowisko bardziej pod federa, bo nie jest duże. 2 hektary, także nie jest jakieś wielkie, żeby karpiowy rozkładać, na karpiowy łowić. Fajnie, także będzie się federem pobawić na takim, nie? Dokładnie, będziemy się bawić federkiem. Rysunia jeszcze... Jeszcze śpi, tutaj nam dogorywa na kolanach. Zjadliśmy sobie śniadanko na Orlenie. Hot dogi, wiadomo. Jedziemy się smażyć na ten upał. Widzimy się nad wodą. Zobaczymy, co tam będzie. Zobaczymy, no zobaczymy. Zobaczymy, no zobaczymy. Aby będzie, aby nie będzie. Bye. Dobra, pierwszy zestaw już pojechał. Wózek z naszymi wędkami i całą resztą. Się cieszę, że nie przejechaliśmy na noc, bo trzeba będzie nosić tego majdanu, namioty, łóżka. Nie? Ale nie ma daleko, co nie? Widziałam, że szybko, kurde, zaplątałaś mnie. Ubezpieczony jest ten pojazd. Lodówka robi i za transporter. I za wszystko. Weź to dziecko. Dziecko. Fajnie, że są drzewa, już mi się to podoba. No. I lecimy. Co kaszlesz? Patrzcie, fajnie to wygląda. Tam jakaś taka lataneczka. No i jesteśmy na naszym stanowisku. Taka mała plażyczka. Stanowisko numer 10. Są drzewka. Słońce na razie jest z tamtej strony. Dobra, rozkładamy się. My już rozłożeni. Nasze stanowiska. Zostało nam rozrobić pelecik. W ogóle ja rozrabiam pelecik tak, że nie moczę tym. Moim zdaniem ucieka bardzo dużo aromatu z tego. Po prostu wsypuję, zalewam wodą mniej więcej, jak się uwidzi, jak trafię. Zawsze mogę dosypać zanęty czy czegoś. To już główny podjadacz zanęty. Merci, na razie tyle. Niedużo i tak, robisz. Na sam początku doleję squida. Nie wiem, lubię ten smak bardzo. Tak tylko. Teraz to wymieszam i dopiero zaleję wodą, żeby no jak najwięcej tego się wchłonęło do środka pelecu. I zaraz dopiero woda. Nie wiem, zawsze widziałem, że jak moczyłem w tym, tu zostawała woda, nie? Po moczeniu, to bardzo wydawało mi się, że ten pelec się rozpuszcza i to co najlepsze uchodzi. A tą wodę i tak wylewamy i tak. I dobra, teraz niech się napije tyle ile ma. 2-3 minuty i gotowe. Jakieś spławy są. O, nawet tam był. Jakiś mały. Jakiego kulasa zakładasz? Ja czekoladę. Ej, ja chciałam czekoladę. No co ty też założysz? Starczy na chwilę. Ale nie będziemy wiedzieć, na co lepiej bierze. No to ja i tak jedną założę na coś innego. No to ja też. Dobra, no to zakładamy, nie? Tak. No i co, mamy mały falstart. Zapomniałem torby z haczykami, z żyłkami, z przyponami, ze wszystkim. Jedno zerwanie i nie byłoby na co łapać. Anetka pojechała, przywiezie. Daleko nie jest. Jakieś pół godziny w jedną stronę. Także obleci szybko. Na razie się nic nie dzieje. No chyba dzwoni. No branie chyba jest.
Albo nie. Coś siedzi. Nieduże. Jakby Anetka wiedziała, że na jej wędkę ciągnę, aby mnie za... Mam nadzieję, że nie wyszedł w moje wędki. Ale fajnie. Nieduży. Hop, 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 hop. Fajny kolega. Na co wziął? Wziął na Twistera mini ślimaka Squid Grill. Wrzucamy jeszcze raz. No, masz tę torbę? Masz te haczyki? Że ja nie wiem, jak ty się kurwa wdzięczysz. Ja też nie wiem. 30 km w jedną stronę, w samochodzie bez klimatyzacji, w ten upał. Jeszcze nie jest tak gorąco, nie przesadzaj. W samochodzie nie jest gorąco. Nagrzało się już? Fajnie, no. Jeszcze telefonu Pieron nie odbierał. Kiedyś bez klimatyzacji ludzie jeździły i nie narzekały. Dobra. Jezu, jakby się pić chce. Idziemy, dobra, idziemy łowić. Teraz spiąłem jednego, niestety. Czymże go nie umie złapać, nie? A na moją wędkę coś wziąłeś? Tylko na twoją. Co? Już się zdążyłeś z tym zapędzią? Wiesz, jak ona śmiga po tych schodach? A jak? Pląta się? Nie, w miarę. W miarę nie. Opuściłabyś mnie? No dobra. Ale to się ma. Nie, jak się zdarza, to nie wiem. Tam jak chodzą, wiesz, ten kierunek. Tak, cały czas. A tu ten. Jeszcze ich tak bardzo nie widać, ale... Jeszcze te żółte amury pewnie się pokażą. A ten, z wierzchu nie wiesz, wierzę. Pewnie, że tak, zabawa przynajmniej. No zobacz to, przyjechała i od razu drze. Coś niedużego? Niedużego, ale jest. Ale karoś wielki. Pierwszy raz chyba w życiu aż takiego dużego widzę. Kawalutko. Ale mnie chlapnął. Ciepło jest, nic ci nie będzie. Zobaczcie, chyba. Jak cmoka. Jak na karasia to byk. Z ręki go puść. Skoczy? Delikatnie, po nisko ziemi. A tu jest wysoko, ja wiesz co boję. To ja go puszczę. Nie, da, spadę. I fru. Luks. Nic mu nie jest. Ładnie odpłynął. A karasie po... No. Dobra, rzucaj dalej. Robimy dalej. Dopiero rzuciłem. Mam ja. Masz tym ty. Razem większego. No, ładnie gnieszczę tuwę. Zmieniłem korbkę na jeden ten. A dopiero co rzuciłeś? No, tylko spadło. Fajny. Kluseczek. Jaki pełnouski piękny. Jaki życiu. Ja cię sunę. W ogóle to są piękne ryby. Hmm? Ale rzuciutko. No. Śliczny. Na co wziął? Co to było? To był ten mini ślimak. Taki. Zobaczcie, jaki piękny. Jaki długi, nie? Zadatki no. Na dużego karpia ma pierwszy. No. Ale wziął, teraz ale będziemy mieć jesiotra. Chyba. Chyba, no bo tak pod brzegiem jest rzucony, nie?
na śmierdziuszka. Ja też chcę najeść łotra. Tak. O. Brzegiem, 3 metry brzegu. No widzisz? A tutaj są, tutaj pod drzewami one mogą tak siedzieć właśnie bardziej pod, przy brzegach. No pierun. Ale jak wziął, szalony. Bo wiedzie, jak się odwróci to... Proszę swoją zdobycz. Coraz lepsze, coraz ładniejsze. Coraz ładniejsze. I ten wziął na... Nie, na kryla. To na kosemkę kryla. A no tak, na kryla. Bo miałem na... I siotra. Opadek się wbił. A nie, to jakoś inne. To kogoś innego. O. Tu jest muł. Nie masz jeszcze czegoś? Tyle? Tyle. No ten ładny. Zaczyna mnie to delikatnie, powiem, irytować, bo na moją wędkę na razie nic. A tamten ciągnie jak wariat. Czyli siedzą pod brzegiem bardziej. Trzeba bliżej rzucać. Już pędzę z podbierakiem, kochanie moje. Daję, daję, daję. Co tu się dzieje, powiedz mi? Czego my nie wiedzieliśmy o tym łowisku wcześniej? Nie wiem. O, ten jeszcze ładniejszy. Chociaż w sumie ty wiedziałeś, tylko jakoś... Wiedziałem, ale jakoś tak... Nie przyjeżdżaliśmy tutaj, ale chyba coś się tu zmieni. Od razu z połyska. Popłynął. Uuu. Wypiął się. Uuu. Przykro mi. A zobacz, jaka tu jeszcze ciutka woda. No. Wszystko widać. Mega czyściutka. Teraz zmieniasz na moją metodę? Kurna, felek. To nie jest tanie, nie rozwalaj. Żeś mi pożałował już? Całe 3,50 kosztowało. Już mi pożałował. Zmieniamy teraz na śmierdziuszka na kryla, bo z tego co widzę tutaj po prostu lepiej biorą. Śmierdziuchowe. O, sama się zahaczyła. Zaraz zobaczycie, jaki będzie jesiotr. Będzie, no tak jak te moje jesiotry. Żółte. Nasyp. A ty to tak robisz? A, zależy. Czasem tak robię, czasem tak robię. Trochę chyba już podeschła ta zanęta. No to musisz ten drugi robić na razie. Ale może ci wyjdzie. Wyszedł. Dognieć rękę. Włóż tą kulkę z powrotem, dognieć ręką. Będzie git. To zrób z tego drugiego. Ten muszę domoczyć. Jezus, wtedy kiedy ci kazałam włączyć nagranie, to mi musi nie wychodzić. Wtedy mi musi nie wychodzić. Może jest, powiem ci, lepsza trochę ta foremka. Lepsza jest? Ładniej się ugniata, nie? Wiesz co? Wydaje, że więcej się tego paletu tutaj wciska. Że większa wychodzi ta babka. Ładniejsza. No i teraz koło brzegu rzuć. Tak, 3 metry od brzegu. Koło brzeg, uwaga. Koło brzeg, pilnujcie się tam. Cyk, cyk, cyk. Ale tak musisz tak bujnąć, czy tak ten? Dojdź do końca i opuść żółkę. Tak? No. Tak bujne może, nie? No, tylko niedaleko. Czekaj. No. Za daleko. Serio? No. Dobra, zostawisz. Tak tylko zawieź, niech se tylko wisi, bo jak weźmie to... I musimy popuścić hamulec, bo jak tu zrobi odjazd, to... Dobra. To se skręcisz, jak weźmie to skręcisz, dobra? Dobra. Czekamy teraz na sztukę. Cipsika bym zjadła. No to już ci daję. Trzymaj. No znaczy kilka chce. One są najpyszniejsze. Polecamy bardzo. Jakby ktoś chciał współpracę Springersów z nami podjąć, to
Bardzo chętnie. Jakieś małe, nie? Nie ma nic. Nie ma nic. A bo mogłam poczekać, a nie ty mi mówisz. No to się nie czeka, na metodę się nie czeka. Jest branie, się zacina. I tyle. Na białą kulę? Na białego toksiczka. Biały toksik. On mi się już kiedyś sprawdzał. Nie pamiętam już gdzie, ale mi się sprawdzał. No to zakładaj, rzucaj od nowa. I łap tak, duże ryby. Tak robię właśnie. Duże ryby! Taki mały haczyk dużej ryby się nie da złowić. Jak się nie da złowić? Da się. Na duży hak. Tak. Wyspawam z tego. Z gwoździa czwórki. Dużo nic takiego surowego bardzo nie ma. O. O kurna. Chyba coś lepszego, co? Nie wiem, czy chodzi teraz. Taki sam. No dobra, nie bierz. Nie wiem, co to się dzieje teraz. Ale to wszędzie, tak, nie? Tamta się nie udała, ale ta jest. Idę po podbierak. Niż położyłaś tutaj. A co chciałaś? No tutaj jest moje sakry. Ale zobaczysz tylko. Widzisz, gdzieś bliżej brzegu im lepiej. Po drodze im. Kurczę. Chodź. Mam cię. Ha, ha, ha. Nowa ryba. O, ten fajny klusaczek. Jest znowu taki złoty, fajny. Taki żółciutki, nie? No. Na to ci wziął. Tam się nakrył. Fu, ale kurde, robią. Taki strojeczka będzie miał, no. Bykiem nie jest, ale fajny. Mhm. Jak ładnie wyglądasz na tle wody. Tak? A z tym karpiem? Z karpiem też. Bez tego? No, wrzuć na ziemię. Nie wpadnij. Nie uratujesz mnie? Będę się moczył. O ty świętuchu. Tak tutaj. Proszę, ładniutko. Już nie wiem, ty wygrywasz. Jesteś dzisiaj na wygranej pozycji, ale... Dlaczego? Bo więcej wyjąłeś ryb. Oj tam. Ale jakby nie to, że godzina mnie nie było, bo byłam po tej twoją turbę. Potem tu płakał. No. Zakładaj. Zakładam. I kolejna sztuka się ciągnie. Może to tego samego cały czas ciągniesz? Nie, w prawo, w lewo. Ten sporo mniejszy. Chociaż, ale kurde, ładne tutaj te rybki są. No. Kolor. A jaki silny. Cyk, fajniutki, no. Idzie następny jakiś kabanik. No malutki. Drugi baby. Ręki. Jest taki żarłoczny.
A ja chciałam powiedzieć, że Dawid mi wykrakał, bo powiedział, że jeszcze żadnego zestawu nie zerwałam. W tym roku. No i właśnie się zerwał. Coś się poplątało, coś się zdupiło. A już dzisiaj słyszałam, że z lewej i z prawej strony sąsiadom też poleciało. Tak, z prawej dwa razy, a z lewej. No, no to i po środku raz. Więcej już nie planuję. Będę sprawdzać na pewno, bo nie sprawdziłam. A, ale pięknie. Karpia z powierzchni mam. Albo amura, nie wiem co. Rzuciłem na chleb z powierzchni. Nie minęło 30 sekund i jeb, przypierdzielił. I to coś ładnego. Tak chodziły po wierzchu, aż mówię, dobra, zrobię sobie na powierzchnię coś. 30 sekund w wodzie było. Na chleb? Na chleb. Opad, bierze. Ale jazda. I teraz najgorsze, że mamy jeden podbierak. Ale żeby się nie poplątały, Pierdolę, zerwało się. Przecięły się żyłki. Ja pierdolę. Dziękuję, idziemy spać. Kurwa mat. No i że się żyłki przycięły. To jeszcze mój też poszło. Nie udało nam się. Powiedz coś do kamery. Zjebalimy. Takie sztuki to my mieli. Nie mógł ten mój poczekać chwilę. Takie sztuki my mieli, my zjebali. Siedzisz taka? Nie jest jakiś wielki. Widzę, że mały też nie. Ale wielki nie. Amur? Amura mam. No, i do ładnego. Ale idzie. Odkubany. On jak wejdzie w podbierak, to musisz uważać, bo on może wyskoczyć. No co mam za nim skupiwać? Szybko do góry po prostu. Tylko nie połam też. No do góry. Kurwa, on się zmieści w to. O tym mówiłem. No poczekaj, no do góry. Dobra. Dobra, nie po. Dobra. Ale ładnie. Co sobie zerwałeś? Co? Co sobie zerwałeś? A żyłkę. Może bym zaczepił. Coś tam się dzieje. Amur? Amur, no. No, fajny. A u was? Nic nie idzie? Patrzcie to. No śliczny. Śliczny jest. Jakieś 5,5 kg. No, to już fajne. No, można powiedzieć, że prawie 6. Ale ładuje, nie? Ale ładuje. Ciekawe, co to jest. Ja to ściągnę, bo poplątamy się zaraz. Znowu karp, zobacz. O, wypluł się teraz. Gdzie jest? No prosto, to zaraz, puścimy go. No, zaraz ogarniemy. No, taki. Puścił nam w podbieraku i poleciało do góry. Dobra, puszczam. Thank you.
Poszedł. Puścił? Nie, jest. Twój poszedł. Poszedł twój. Uważaj na wędkę, bo tam leży. Jak rybka. Gdzie? Ale mały kolega. No już chodź. Chodź. Taś. Myślałam, że tak. Ja też było. Mówię, ryba znowu? Mówię. I kolejny kabanik. Mały był mały. Ten się wpiął, ten by się w życiu nie wypiął. No co ty tyle haczyków masz? A to jest ten mój wcześniejszy. Będzie na zaś. Z tego amura. Dobra, to hups. Tak. Taki oto koleżka znowu. Z powierzchni? Pieron. No właśnie w takie gorąco przy powierzchni najlepiej się łapie, kochanie. No, no nie wiem. Ale w zimę z powierzchni nie złapiesz nic. Znowu. Tam w tamtym miejscu aż grzbiety ryb widać. Tyle ich pływa. Tutaj ich tak nie pływa, gdzie mam rzucone. Na powierzchni. Chlebkiem oczywiście. Ale tam jakby rzucił, to myślę jakieś 20-30 sekund jest branie. Bardzo fajne łowisko, nie ma się co, jest mega zarybione. Ryb jest multum. Ryb jest pełno. No i są różne, też tak nie wiesz bardzo, czy ci weźmie taki, czy ci weźmie taki, czy po 22 kilo też podobno, 22,5 tutaj pływają. Tak. Jesiotry. No, jesiotry 1,70 m. Żałujemy, że nie wzięliśmy tego śledzia, bo na śledzika byśmy tu pewnie połowili z brzegu. A wiesz, że tu się na noc da przyjechać? Tak? No. To fajnie by było na nockę. O, to może na nockę przyjedziemy tu kiedyś. No. O, patrz, o kurwa, zabierze ci wędkę. O masakra. Ale jedzie. Mi też jedzie, ja pierdzielę. Trzymaj to, wyciągniesz sobie. O, już, dziękuję. To już wiadomo, że... To ja nie wiem, o co chodzi. I kolejny kabanik. Do 12 razy sztuka. Dobra, rada? Brawo, pięknie. U, największy. Mój na pewno był większy. Nie był większy. Podobny był. Jest, jo. Ale wariat konkretny. Nie odpuszczę ci tego zdjęcia, bo jesteś ostatni dzisiaj mój. No, no może nie. Cyk, cyk. Cyk, dobra. Coś jest chyba. Jeszcze. Pokaż go do kamery. Proszę. Jeden jest. Z nielicznych, którego mi się udało wyjąć dzisiaj. I do wody dawaj. Nie spiął się. Spiął się w podbieraku. W podbieraku to się nie liczy. Chodź. Ale szybko wyszedł. Zbij pionę chociaż za tego jednego. Dobra. Rzucaj jeszcze, może jeden wjedzie. Jeszcze się skusił na chlebek na koniec. No.
Jaki patrz jaki żółty. Ale fajny. Jak karaś złocisty, no. Takie wybarwienie ma pieron. No. Śliczny. Czekaj, czekaj, teraz. Ogień. Tego malutkiego co z ręki jak puściłeś, to jak wypluł jak torpeda. Rakieta, nie? No, to my kończymy dzisiejszą zasiadkę. Przygodę. Mega łowisko, ryby brały jak szalone, nie? Mega gorąco. Mega gorąco, dużo spinek było, ta już była taka. Był taki moment, że już chciałam zrezygnować, jechać do domu, ale na szczęście się udało coś wyciągnąć, potem chyba ze trzy pod rząd. No, no nie wiem, no takie mam dziadowskie haczyki, że ja... Ale tyle haczyków, co ci zmieniałem, to nie mogło być, nie wiem o co to chodzi. Ale później zmieniłeś haczyk na jeszcze inny, no i tak się nie na spinały. Nie spiął. Nie spiął się, ale... A to by też się czasami spinały, no. Ale nie aż tak, nie? Mega łowisko, no mega. Bardzo polecamy, na pewno wrócimy tutaj niedługo na nockę, nie? Bo tutaj tak. Też można na nocki przyjeżdżać. No. Wydaje mi się, że wieczorkiem to można by tutaj sobie na dupie nie siąść. No, to by było, to by mogło być straszne, nie? No. Ale jest... po prostu by założył większe kulki, większe zestawy. No. I czekał na większą rybę, nie? Właśnie nie udało nam się złowić niczego jakiegoś kolosa, ale to przypuszczam, że w nocy się uruchamiają te ryby duże. Największy był amur po 6 kilo. No. Co jeszcze możemy powiedzieć? Polecamy. Tak, bardzo fajnie jest. Tak, wszędzie są drzewka, każde stanowisko jest oddzielone drzewami, także można się zacienić, można się przycienić. Można się przycienić i co? No i jest trochę prywaty takiej, nie? No fajnie tu pozarastane jest. Zobaczcie, w tą stronę i w tą stronę. No. No. Uciekamy, lecimy z tego gorąca już. A-a. Cześć.